Mam nadzieję, że mnie słychać. O! Witam was wszystkich serdecznie. Jestem w pierwszej nocy. Zaraz wam powiem więcej tutaj o moich planach. Na samym początku, żebyście wiedzieli, o co mam i co przed wami tam mniej więcej się szykuje. W sumie przed nami, bo ja też jestem na początku. Przypłynąwszy na miejsce, ustawiłem się na miejscówkach wybranych przeze mnie. Miejsce to jest miejsce, gdzie stoję pontonem. Miejscówki to miejscówki, w których łowię. Miejsce wybrałem sobie i dwie miejscówki w jednej części jeziora i drugie miejsce wybrałem sobie dwie miejscówki w drugiej części jeziora, na które mam zamiar przeprawić się trochę później. Trochę później to znaczy nie określę, ile to będzie trwało tutaj, czy 3, 4, czy 5 dni, dlatego że to jest uzależnione od prognozy pogody i w szczególności od kierunku wiatrów. Na tym miejscu, gdzie teraz jestem, jest to miejsce, w którym wybrałem dwie miejscówki. Jedna miejscówka jest miejscówką mi znana, a druga miejscówka jest to miejscówka nowa. Później się wziąłem za robienie zestawu. Jeszcze tak na szybko chciałbym wam tutaj pokazać jedną rzecz, którą troszeczkę sobie udoskonaliłem, bo tutaj nie chodzi o mnie, dlatego mnie nie będzie widać bardzo dobrze, bo wiecie, jak wyglądam. Chodzi o to, jak pakuję dokładnie sobie teraz zestaw do PV-ki, bo PV-ka jest, w środek kładę dosłownie zestaw i teraz, żeby to fajnie było widać, kule 24 przecięte na pół. Mam nadzieję, że mi się to uda ogarnąć, bo to nie jest proste robiąc i kontrolować wszystko tak, żeby kamera widziała. Zobaczcie, układam sobie haczyk na połówce kulki, albo to jest odwrotność, muszę inaczej robić. Drugą kulkę kładę tu i wciskam sobie w tubę. Hak jest w środku. Dosłownie. I następna połówka. Może być w drugą stronę, nie ma problemu. I miękka część jest w środku. Wciskam w tubę. Zostaje ciężarek. Kładę następną kulę. Zobaczcie, tak to wygląda. I tak samo jest w przypadku haczyka i tak samo jest
przypadku plecionki i kładę drugą kulę i wciskam to w tubę. Zobaczcie, tutaj elegancko ten zestaw wychodzi mi w środku, tutaj między połówkami, nie? Mogę jeszcze jeden narzucić, ale nie ma takiej potrzeby. Przeciskam wszystko oczywiście do końca. Staram się to robić, żeby wszystko było w miarę ściśnięte. Cyk. Ciach. Raz sobie tylko przekręcam, żeby ciasno zrobić tutaj to wszystko. Później oczywiście tasiemka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i zawiązuję. Tu muszę sobie pomóc nogami, kolanami. Raz, dwa, cyk. To wystarczy. To może później do wody. No i teraz, żeby wyciągnąć cały ten zestaw, muszę przeciąć. Patrzę sobie wtedy bezpośrednio w tubę, o tak sobie patrzę. Widzę, gdzie jest materiał sztywny. Obkrajam dookoła materiału sztywnego. Tego nie widzicie, ale to ja muszę się tutaj skupić na tym. Właśnie o to chodzi, żeby go dobrze obkroić i żeby nie przeciąć materiału sztywnego. Cyk. Wyciągam resztę zestawu. I w taki oto sposób mam zrobiony przypon. Słuchajcie, przyściutko jest, pięknie schowane. Pięknie. Zestaw nadaje się do rzutu, a sam przypon to jest multikombilik. W ten sposób. I mam 100% pewności, że wszystko będzie bardzo dobrze ułożone na dnie. Pyk. Taki zestaw ląduje do wody, nęcone wcześniej, oczywiście z kołpim, kule 30 całe, kule 24 całe i również krojone na pół, na ćwiartkę, 30, 20 i na spadach krojone na pół. Tu mam przygotowany już materiał pod następną wywózkę. Jak będzie trzeba zmienić zestawy, czy zmienię, podejmę decyzję dziś wieczorem. Na razie widzę, że nie ma sensu tam jeździć, bo dmucha w tamtą miejscówkę ostro, więc nie spodziewałem się dzisiejszej nocy w brania, bo przyjechałem wczoraj, jestem po jednej nocy bez pika. Takim czymś nęcę. Teraz te 30 krojone na ćwiartkę, chcę, żeby one rozchodziły się dosyć szybko w wodzie i 24 na trochę dłuższy okres czasu, żeby tam się przytrzymywały. Nabijam, nie napalam się na branie, w sensie takim, że po prostu pogoda, która jest, nie odpowiada mi za bardzo, żeby tutaj były ryby. Druga miejscówka, którą mam wybraną, również nie jest dosyć odpowiednia według mnie pod ten wiatr, bo wiatr wieje południowo-wschodni, więc nie jest on zbyt dobry na te miejscówki. Po prostu ukrojone nęce, dlatego że tam są też spady nakrojonych, żeby zostawały sobie na tych spadach, żeby nie tulały się na samą dół gdzieś tam. No i następna ta miejscówka odnaleziona przeze mnie, słuchajcie, nowa, około 150 metrów od tej miejscówki znanej. Powiem wam, że całą linię brzegową oczywiście znam, pływając tam z biegiem czasu wcześniej. Znałem, wiedziałem, jakie tam są powalone drzewa, krzaki. Nie wiedziałem natomiast, jak to wygląda z perspektywy lądu. I postanowiłem jedno miejsce też zbadać właśnie od strony lądu. Przyjechałem tutaj sobie elegancko zobaczyć, jak to tam jest, więc powiem wam, że miejsce, które wypatrzyłem sobie, było naprawdę masakrycznie ciężko dostępne z linii brzegowej. Bardzo dużo porośniętych jarzyn, kolców. Powiem wam, że przedrzeć się tam to była katastrofa. Tam kuźwa nawet żwirzyna, jeżeli chodzi o sarnę, to w ogóle nie chodziło, bo tam nie było żadnych ścieżek. Wysokie trawy, czy te, jak one mają, paprocie. W ogóle suche gałęzie powalone. Przedostać się naprawdę było ciężko, ale nie mówię o tym po to, żeby powiedzieć, że obo mi było ciężko, tylko mi to odpowiada jak najbardziej. Natomiast mówię to pod tym względem, że dostając się do takiej linii brzegowej, widząc, co się dzieje naokoło, wiem, że ryby będące bardzo blisko brzegu będą się czuły bezpiecznie, bo po prostu tam nikt nie będzie chodził.
I tak było. Są to miejsca bardzo spokojne. To jest oznaką stoi, gdzie nawet przy nim będą stawać karpie, czy jakieś inne ryby spokojnego rzędu. Podchodząc cichutko pod linię brzegową, żeby stanąć w tym miejscu i zobaczyć tę miejscówkę, którą sobie wybrałem od strony wody, okazało się, że pięknie odeszło rybsko z linii brzegowej, spod samego brzegu, bo tak po prawej stronie trzcina zarośnięte krzakami, z lewej strony zwalone drzewo, z prawej strony wiele zwalonych drzew, gałęzi podwodnych i taka miejscówka, powiem wam, że od tej linii brzegowej taka rynienka i spadł. Ta rynienka miała około 4 metrów od brzegu w głąb wody, płytko na około 1,5 metra, od metra do 1,5 metra, gdzieś na odległość 3 metrów od linii brzegowej i spadł. Piękne miejsce, powiem wam, normalnie, i tam przy samym tym brzegu bardzo dużo takiej roślinności, która już pływa po wierzchu i ona nie rośnie, ona później gnije, opada i woda się robi zielona, i karp sobie siedział pod tą roślinnością, kuźwa, i on sobie tam odpoczywał, a jak ja stanąłem na kijka, który pędz, to on wystrzelił jak rakieta i kuźwa, zobaczyłem tylko taki sznur, także podejrzewam, że to był karp, bo to typowe odejście karpia, piękna fala, która rozeszła się w tej głębokości 1 do 1,5 metra. Także 100% miejsce, gdzie one się wygrzewają. Podejrzewam, że one przepływają sobie gdzieś na tym spadzie, między tymi zwalonymi drzewami, mają jakieś korytarze, gdzie one tam się przemieszczają, i postanowiłem to miejsce donęcać. W związku z tym, że spad jest tam, dlatego że kroiłem kule na pół, zwłaszcza te duże, bo one mają większe prawdopodobieństwo, że na spadzie po prostu sturlają się gdziekolwiek niżej i będą tylko w jednym miejscu, a tego bym nie chciał. No i wybrałem sobie tą miejscóweczkę, zacząłem tam donęcać. Byłem tam zaledwie 3 razy, nie chciałem tam za dużo chodzić, dlatego że po prostu nie chciałem wywierać presji, bo położąc rybę z takiego miejsca, ona szybko tam nie wróci. Ja tam zestaw postawiłem, nie spodziewałem się w ogóle brania dzisiaj w nocy, że tam będzie. Potrzebuję tam czasu, żeby ta rybka wróciła i odpowiedniego kierunku wiatru, żeby to słońce, które tam świeci, nie te promienie, żeby nie były rozwiewane przez wiatr, czy zmarszczki na wodzie. A tu chodzi o stałą temperaturę, którą on sobie wybiera. Miejscówka niesamowita, liczę tylko na to, że ciśnienie spadnie, zmieni się kierunek wiatru na zachodni, dobije temperatury, te rybki zaczną migrować i tam gdzieś przechodzić przez to miejsce i tam po prostu może coś uda się złowić mi. A druga miejscówka, czyli drugie miejsce i dwie miejscówki, to są miejsca, o których powiem wam troszeczkę później, żeby was nie zanudzać za długo. Dostałem kilkanaście postów, znaczy nie postów, tylko wiadomości, żebym się przyznał dokładnie na co łowię. Nie rozumiem w ogóle, dlaczego ja mam się przyznawać, skoro ja cały czas mówię na co łowię, cały czas mówię o tych kulach, na które łowię. Nie mam tu nic do ukrycia w ogóle. Nie wiem, co jest powodem tego, że po prostu kilku czy tam kilkanaście osób nie wierzy w to, co mówię. No, staram się wszystko pokazać czarne na białym, jak to mniej więcej wygląda, jak łowię, na co łowię. Więc powiem jeszcze raz, króciutko i na temat. Tutaj mam przygotowane już najprawdopodobniej, bo sobie szykowałem w Norwegii. Tak, tutaj mam naszykowane już bałwaneczki. I tu mam, słuchajcie, Skopiego balans 20 i popek 16 już na mikrokrętliku. Tutaj zakładam sobie na pętelkę, którą ściągam z multikombiriga, wsuwam cyk, zakładam pętelkę, zaciągam, bo ona jest regulowana pod rurką termokorczliwą, która jest założona na oczko haczyka i służy jako pozycjoner. Dlatego mam możliwość zdjęcia pętelki, założenia przynęty i założenia ponownie pętelki i ściągnięcia jej do odpowiedniej wysokości, tak żeby mi nie, tak jak powinno być, o może w ten sposób. I to powoduje, że mam gotowe przynęty, one wcześniej były, te kuleczki, leciutko dipowane i doprowadzone do takiego stanu, żeby ten dip wysechł, nasiąknął w kulki. Powiem wam, że mam ich, robiłem tak w zeszłym roku, na test zrobiłem sobie 2 bałwanki, trzymałem bardzo długo, bo chciałem sprawdzić, czy ten mikrokrętnik po prostu minie, zardzewieje, się nie rozwali. Okazało się, że wytrzymał mi rok czasu, wszystko w porządku, więc postanowiłem sobie, że w tym roku będę robił właśnie w ten sposób, przygotuję sobie więcej i to powoduje, że bardzo szybko mogę założyć sobie taką przynętę na włos. Także staram się wszystko testować, nie pokazuję wam nic, czego nie przetestuję, żeby kogoś nie wrąbać na minę. W związku z tym, że mam przygotowane tutaj Skopiego,
Tutaj mam również przygotowanego skorupiego w taki sam sposób, z tym, że przy 20 balansowej jest bodajże 12 popek w ten sam sposób. I słuchajcie, dlaczego akurat mniejszy popek? Ano dlatego, że jeżeli łowię na twardszym dnie, to używam mniejszej wyporności. Jeżeli używam, miejscówki, gdzie mam miękkie dno, to wtedy używam o większej wyporności. Jeżeli kładę głębiej zestaw, to używam o mniejszej wyporności. Jeżeli na płytszej, używam większej wyporności, bo to ciśnienie im głębiej jest większe. Tak to mniej więcej wygląda. Druga kula, na którą łowię, jak w tym roku postanowiłem, jest to, słuchajcie, Fruteis oczywiście, kula, która ujęła mnie swoim aromatem. No i pokazała, że jest kulą naprawdę mega. Oczywiście ja staram się używać tylko balansów. Balans, proszę bardzo, 20 i popek 16, wszystko Bajcon, słuchajcie. Teraz muszę sobie i wezmę się zaraz za to, żeby porobić sobie gotowych właśnie bałwanków. Tu mam wsypane trochę więcej. Jak skończę na przykład Amino Deep i mam tylko mokry, powiedzmy mokrą taką po Amino Deepie buteleczkę, to wkładam sobie ze 2-3 paczki, w zależności od ich wielkości, popków. Ich wyczepię, one troszeczkę nasiąkną. Nie wiem, czy tracą na wyporności, być może troszeczkę tracą, ale wyporność cały czas mają, bo sprawdzam zazwyczaj zestaw, który później cały czas używam i później nie muszę sprawdzać, więc one zdają egzamin. Natomiast atutem tego jest to, że nabierają one, pomimo tego, że mają wspaniały aromat, więcej trwałego aromatu właśnie tego Amino Deepu o zapachu Fruteis. Tak robię sobie. Słuchajcie, niedziela, 7 lipca, dwie noce za mną, a ja chcę wam powiedzieć, co się wydarzyło. Powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się tego, ale powiem wam, że normalnie mnie to kopara opadła. Muszę wziąć łyka, żeby mi nie zaschło w gardle. Pierwsza sprawa, jaka się zdarzyła, to taka, że ten oto koleś zaczął mi szwankować, bo po prostu nie wypaliłem paliwa w zeszłym roku. Znikły oktany i zapieprzało mi świece. Wyciąganie, wykręcanie świecy, czyszczenie, jazda kilkaset metrów, znowu stop, kuźwa i tak dalej, i tak dalej. Dojechałem, więc jestem silnik, przepaliłem, wszystko gra. Udało się. Natomiast nie miałem klucza do wykręcania świecy, więc musiałem sobie poradzić kombinerkami. Poszło. Trzeba po prostu na przyszły, wyciągnąć wnioski i na przyszły raz brać ze sobą klucze do świecy. Adaś, dobra, będę brał, obiecuję to sobie. Następna sprawa, pięknie ustawiłem się na miejscu, rozkładam sobie rod poda, dokręcam, mówię, żeby się mocno trzymał, jak ryby będą brać, by mi nie wyrwało pędz. No, pędz mi niestety rod pod. Słuchajcie, w nieodpowiednim miejscu. Nie wiedziałem, co zrobić. Mam jeszcze oczywiście ze sobą, bo tu jestem akurat przygotowany na tą ewentualność. Mam możliwość zamontowania tych podpórek, które używałem na poprzednich zasiadkach i mam taką ewentualność. Natomiast skręciłem go w sposób taki, jaki skręciłem. Jest stabilny, ładnie patrzy, prosto w kierunku miejscówek, jest wszystko cacy. Więc tutaj posłużyłem się własną kreatywnością i się udało. Bum, pęcło. Wieczorem już byłem bardzo zmęczony, więc szybko się położyłem spać i spałem do rana jak młody Bóg. Nic się nie wydarzyło, nie było żadnego brania. Na drugi dzień postanowiłem troszeczkę popływać, jeszcze popatrzeć, co tam jest grane. I ku mojemu zdziwieniu okazało się, że miejscówka, którą znam, żerowa, okazało się, że jest kompletnie opuszczona, zarośnięta, nie ma tego placu, tam nic, łaj, co się dzieje, kuźwa, nie? Słuchajcie, no niestety, tak się okazało, że się okazało i tutaj macie właśnie zdjęcie bardzo przykre, wrzutkę znalazłem, siatkę kłusowniczą.
tak jak widzieliście dokładnie właśnie przed tym rowkiem, który był w tych trzcinach, od strony jeziora, tam mam miejscówkę, którą obławiałem. I tą miejscówkę nęciłem. Ja z brzegu tej Miroszki nie widziałem kompletnie, nęcąc miejscówkę przez te kilka dni. Natomiast opływając to wszystko, zauważyłem, że ta Miroszka tam stoi i nie dziwi mnie, że w ogóle karpie nie mogę złapać, bo się okazuje, że tutaj ostro kusują kusownicy. Oczywiście poczyniłem kroki odpowiednie w tym kierunku i mam nadzieję, że ten jegomość będzie złapany na gorącym uczynku, bo to jest najlepszy sposób na ukaranie takiego przestępcy, bo to są przestępcy. Ja natomiast mam plan zostać do poniedziałku do rana. Dzisiaj jest niedziela, minęła druga noc, słuchajcie. Także powiem, że na tej pierwszej miejscówce tutaj same niepowodzenia, no ale będę robił wszystko, żeby ten cholerny niefart przełamać. Później była to już z kolei następna akcja. No i właśnie ta akcja miała takie miejsce, że panowie emeryci po prostu postanowili sobie wpłynąć tutaj i pojechać mi po rajdach. Zobaczcie sami, jak pięknie bierze, że tak powiem, emeryt, kiedy ma pod ręką moc 30 koni na wichrze. O Matko Bosko, Przenajświętsze, Jezus, kuźwa, ja pierdzielę, tak to właśnie bywa, czyli następny niefart. Słuchajcie, jest niedziela, 7 lipca, a ja się zastanawiam, czy się stąd po prostu nie wyprowadzić, bo brakuje mi tu jeszcze spadochroniarzy. Albo żeby się ubot wynurzył. No cóż, no nie wiem, czy będą ryby. Jedyne, co mnie tutaj jeszcze trzyma, to to, że dzisiaj jest ten mój upragniony wiatr, który wieje z kierunków zachodnich, ale on ma wiać tylko do godziny 5 rano, bo o 5 rano ma się zacząć wiatr wschodni, a on tu kompletnie mi zrobi spustoszenie, chociaż i tak jest pusto. Natomiast chciałbym gdzieś tutaj, no mam sobie taką kurde nadzieję, że coś weźmie i jestem tam na takim pograniczu. Przeprowadzić się albo się nie przeprowadzić, ale chyba już teraz wyżej jest to, żeby się przeprowadzić, bo dzisiaj jest niedziela i jeżeli jeszcze ktoś mi tu wpłynie, to już chyba dobiję kompletnie kuźwa tego mojego targu, że jednak będę za tym, żeby się przeprowadzić. No dobra, więc tak to mniej więcej wygląda, słuchajcie. Także kamera na kusola stoi i służby odpowiednie zostały poinformowane, to tak do wiadomości, co jak. Siatka to jest siatka Miroszka, czyli węgorzowa, ryby w środku jak są, to żyją, a jakieś tam są. Widać niedawno postawiona, zielsko, które jest nawiane, to jest nawiane przez wiatr, także to ona nie stoi długo i ktoś po nią prędzej czy później przybędzie i pięknie będzie miał zrobioną fotkę. Także to jest jeden z najlepszych sposobów, słuchajcie, jeżeli chodzi o kłosowniki, bo zabranie siatki to może spowodować tylko, że on jedną straci, a będzie stawiał dalej, a zostawienie siatki po to, żeby on wrócił po nią i zrobienie mu zdjęcie za pomocą kamerki, pułapki, to jest jeden z najlepszych sposobów z twardym dowodem, który my możemy dostarczyć na policję, który możemy dostarczyć do odpowiednich służb. No cóż, to tyle na razie, robaczki, nie będę tutaj wam przedłużał, na rolkę poczekajmy, mam nadzieję, że coś się pokaże, pojeżdżę, powęszę, może coś wywęszę. Narka. Tak. Więc, robaczki, witam was ponownie. Poniedzielnik. I co? Zaczynamy od naprawy. No. Powiem, że spierdzieliłem gniazdo od USB w skrzyni od akumulatora.
Znaczy w tym sensie, że nie, chyba za dużo siły mam. Że mocno mocniej przycisnąłem. To też takie gówno zrobione, lekko delikatnie. Wepchnąłem to gniazdo do środka i ciężko się, bo nie idzie włożyć wtyczki, tyle. No to cos. Dobra, ale do rzeczy. Może niech się wypali, już powinno być dobrze. Będzie dobrze. Sprawdzę, czy wtyczka wchodzi. Jeszcze tylko. No. O. Działa, działa. Dobra. Cyk. Słuchajcie. Poniedziałek. Rano. Godzina po 6:00. Okazuje się, że nocka przeminęła bardzo cicho i spokojnie. Żadnego bramia, pomimo to, że prognoza pogody bardzo sprzyjała. To znaczy odpowiadał mi kierunek wiatru, odpowiadało mi ciśnienie, bo było względne 1016 hektopaskali. Odpowiadała mi pogoda pod względem wiatru, którego praktycznie wcale nie było. Cisza, spokój. Niestety brania nie było. Miejscówki nieaktywne. Ryba nieaktywna. No i cóż. Wenteczki już mam zwinięte. Jedna na łóżeczku, druga na pontonie i się biorę za przeprowadzkę. Jeszcze tylko prześledzę prognozę pogody, żeby wybrać miejsce, w którym zechcę towgnąć na kilka dni. No i będę próbował tam swoich sił. Także po skrócie to tyle. Troszeczkę ciężko miałem tutaj na tej miejscówce teraz, co jestem. No ale jakoś przeżyłem. I dalej staram się po prostu przełamać tego nieszczęsnego pecha, gdzie wszystko... Gdzie, może nie wszystko, ale gdzie coś albo zepsuje, albo ktoś mi wjeżdża w zestaw, albo w ogóle tutaj wczoraj miałem odwiedzin mnóstwo, typu pełna moc silnika i nieważne, że ktoś tu stoi i łowi. Tylko teraz chciałbym sobie już troszeczkę z takiej perspektywy, jak jest obecna, wtrącić wniosek z tego wszystkiego. Słuchajcie, są tego też dobre strony, bo co by było, gdybym przyjechał w poniedziałek na tą miejscówkę? Nie? No bo przyjeżdżając Nęcić nie widzę wszystkiego, co się dzieje, widzę tylko jakiś tam moment. Gdybym przyjechał w poniedziałek, zasadził się tutaj, powiedzmy, że prognoza pogody wszystko by mi sprzyjało i nagle okazuje się, że w przeciągu najbliższych 4 dni nic nie bierze. Zastanawiałbym się, co jest kuźwa grane, o co tu chodzi w ogóle, nie? Że tu nie bierze nic. Nie wiedziałbym, że tu ktoś pływał, że tu kłusownicy, że to, że tamto. A tak przez weekend dowiedziałem się, co tutaj się odwalało, czyli to, co właśnie pokazałem na początku tego filmiku, że jest kuźwa potężny chaos tutaj. Ryba jest po prostu przepłoszona. Nie mam co tutaj siedzieć tego następnego tygodnia, tylko po prostu jadę na następne inne miejsce. I to, co jest ważne, słuchajcie, to nie skupiam się na tym źle całym, które mnie otaczało, żeby wzbudzać w sobie złe emocje, tylko po prostu idę do przodu dalej. Wyciągam z tego wnioski, szuram dalej, żeby przełamać tego pecha. I to jest właśnie wniosek, jaki wyciągnąłem z tego niepowodzenia tutaj, że warto jest przyjechać w weekend, żeby zobaczyć, w jakim regionie jest największy chaos, żeby po prostu po weekendzie tego miejsca unikać, panowie i panie. Także taka sytuacja, słuchajcie. No, taka sytuacja. Dobra, tak to wygląda. Trzymajcie się do następnego wejścia. Na razie bez rybki, ale cały czas do przodu. Okej, słuchajcie, jestem w miejscu, gdzie tak naprawdę nie planowałem być, czyli wymiotło mnie na wschodnią stronę jeziora. Okazało się, że kierunki wiatrów dzisiaj zmieniają się na północno-wschodnie i na wschodnie.
do czwartku, a dzisiaj mamy poniedziałek, będą działały wiatry ze wschodu, później z przewagą południowo-wschodnich, czyli ten brzeg tu, gdzie jestem, jest najbardziej odpowiedni. Słońce najbardziej tu dogrzewa w godzinach, tak można powiedzieć, po 10-11, wtedy, kiedy ono mocno naprawdę bije i tutaj słońce świeci do końca dnia. Znalazłem miejscówkę, jest to otwarta linia brzegowa, stare pomosty, trzcinowisko, nie ma dostępu z brzegu, nikt nie łowi tutaj, jedynie z łodzi. Ustawiłem sobie kamerę, znalazłem 3 miejscówki, jedną miejscówkę postanowiłem kamerować i będę tutaj patrzył, co się dzieje. Słuchajcie, miejscówka naprawdę zacna, naprawdę zacna. Nie wiem, czy cokolwiek będzie widać, ale tu na środeczku stoi sznurek i marker. Chodzi mi o to po prostu, żeby później, jak będę stawiał zestaw, żeby było łatwiej mi, żeby wiedzieć, z której strony stawiać zestaw, żeby był on w kadrze. Jak widać, jest na dnie muszli. Tutaj akurat z tej strony jest mało, ale ten placek jest dosyć szeroki, on ma gdzieś 1,5 m², on jest taki jajowaty, rozciągnięty. Ja postarałem się ustawić kamerę tak, żeby później słońce nie doskwierało, ale przypuszczam, że i tak będzie trochę przeszkadzać, bo jak się odwróci słońce, później to będzie z boku monitora, z boku kamery będzie troszeczkę przeszkadzać, no ale myślę, że będzie co nieco widać. Chciałbym, żeby coś się tutaj pokazało w końcu. No ale tutaj rybki jedynie jak będą migrować, to będą przechodzić, bo to jest ewidentne miejsce odpoczynku. Słuchajcie, kamera jest w odległości od miejscówki niedaleko, znaczy nie kamera, tylko nadajnik. Jest to opuszczony pomost. Na słupku postawiłem sobie nadajnik tak, żeby po prostu no, było tutaj, żeby stało to stabilniej, żeby ten sygnał mi porządnie łapało. Na sądzie mamy tutaj 2,1 m, oczywiście temperatura wody jest zajebiście ciepła. Nie będę tutaj za dużo wam ściemniał, chodzi o to, ściemniał oczywiście przenośni, chodzi o to, że teraz muszę zrobić coś takiego, żeby popłynąć do pontonu i zobaczyć, jak daleko mi złapie sygnał kamery wtedy, kiedy nadajnik stoi stabilnie. Wtedy będę wiedział, gdzie ustawić ponton na sztywno, a będę chciał ustawić ponton gdzieś przy trzcinach, żeby w nocy mi nikt się nie przypierdzielił, że stoję na otwartej wodzie. Po drodze mam jeszcze jedną miejscówkę i z drugiej strony jeszcze jedną miejscówkę przy samiuszkich trzcinach. Bardzo czysty plas. Tu wszędzie dookoła jest zielsko, słuchajcie. Także karpie tutaj mogą się znaleźć wtedy, kiedy będą migrować, bo one migrując wzdłuż linii brzegowej wyjadają sobie kuźwa z tych ich miejsc, takich jak są na przykład stare pomosty, kołki, kiedy wystają, to są takie miejsca żerowe, gdzie wyjadają sobie te ślimaczki, różne robaczki, a później stają sobie w odpowiednim miejscu, jakim jest dobrze i się delektują tym ciepłem słonecznym, które właśnie dopiero tutaj nadejdzie. We mnie świeci, ale bliżej jeszcze brzegu jest cień, bo to słońce jeszcze jest ze strony południowej. Cóż, zmusiła mnie prognoza pogody na łowienie z marszu niestety. Miejscówki, które mam nęcone, pozostawiłem je na razie bez... Znaczy zanęciłem i mam zamiar tam dopiero się przemieścić w czwartek, jeżeli się zmieni kierunek prognozy wiatru, bo tak mówią, że później ma się wrócić jakoś na zachodni na niedługo. Więc tam będę chciał usiąść i zobaczymy, co tam będzie. W każdym razie szukam cały czas. Szukam, nie było na tej zatoce, więc szukam na otwartej wodzie. Myślę, że jak rybka będzie migrować, bo się wiatry będą zmieniać, to jest duża szansa, że skołpi czy frutejś skusi tą rybkę do tego, aby się zainteresowała przynętą. Także tutaj no, myślę, że to tyle. Łowię na głębokości 2,1 m. Jadę teraz, zobaczę, jak daleko sygnał mi łapie. Jak sygnał złapie daleko, tam gdzie chcę się ustawić, to przyjadę, wyłączę wszystko, żeby po prostu oszczędzić baterię. Dopiero później popłynę sobie, ustawię ponton i już wezmę się za wędeczki. Przyjadę z zestawami, bo wszystko mam przygotowane. Ustawię sobie odpoda, wędeczki, ciach, włączę wszystko, poustawiam i odpoczynek dopiero. Także przede mną jeszcze długa droga, a ja tymczasem was żegnam do następnego wcielenia. Siemka. Oj, ja wam mówię dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie. Dzień dobry, robaczki. Dobra. Troszeczkę coś by trzeba tutaj powiedzieć. Co to się dzieje, jaki plan. Więc tak, dzisiaj jest wtorek, 8 lipca, słuchajcie,
przeprowadziłem się wczoraj na wschodnią stronę jeziora ze względu na kierunki wiatrów i wyprzedziłem troszeczkę prognozę pogody, bo wiedziałem, że jeszcze wczoraj przydyna tutaj w ten brzeg. No i tak też się stało, że w ciągu dnia trochę tutaj zawiewało. To tak dosyć konkretnie, także nie spodziewałem się zbyt wiele. Wieczorem koło 21 ten wiatr zaczął zdychać. No i dzisiaj ma się obracać na północno-wschodni, wschodni, gdzieś tam południowo-wschodni, także cały czas kierunki wschodnie, ja będę za wiatrem. Już dzisiaj słyszałem pierwsze powiewy wiatru na koronach drzew, czyli stoję tak jakby za parawanem. No i co? Plan jest następujący. A jeszcze wczoraj wieczorkiem, tak już dosyć późnawo, przed 22 popłynąłem sobie tam w miejscówkę het po drugiej stronie donęcić, bo cały czas nęcę tam dwie miejscóweczki i mam zamiar usiąść tam w odpowiedniej prognozie pogody. Mam nadzieję, że się uda, a czekam na wiatr północno-zachodni, żeby tam przepłynąć. Też w dzień wcześniej, żeby trochę wyprzedzić tą prognozę pogody, żeby się już rozstawić. No ale wracając tutaj do tej miejscówki, żeby to wszystko poskładało się w kupę, no to trzeba uważnie oglądać moje filmy, dlatego że cała moja taktyka w głowie, ona potrafi zmienić się na bieżąco ze względu na kierunki wiatrów, na sytuacje, jakie mają wpływ w danej chwili, bo nie idzie wszystkiego zaplanować. Tak jak na pierwszej miejscówce, gdzie siedziałem, okazało się, że stamtąd wypędzili mnie kłusownicy i później łodzie pływające tam po tej zatoce nieuchronnie, a zwłaszcza w niedzielę, więc to tam całkowicie wypuszyło rybę z tamtej zatoki i moje nęcenie wcześniejsze po prostu poszło, że tak powiem, się dymać. Tak bywa i z tym też trzeba się liczyć. Przypuszczam, że jakbym uporczywie siedział tam z 2 tygodnie, to może coś bym wydłubał, ale nie chcę tego robić, bo dla mnie to jest zbyt monotonne i zbyt proste. Więc staram się szukać tej ryby po to, żeby zwiększyć swoje doświadczenie. Czy faktycznie miałem rację, czy nie miałem racji, biorę pod uwagę dosłownie wszystko. I słuchajcie, w związku z tym właśnie przeprowadziłem się wczoraj tutaj, na stronę wschodnią jeziora. Można powiedzieć, że to jest taka bardziej odkryta zatoka na jeziorze, bo to jest tutaj naprawdę ta zatoka jest potężna. Wzdłuż linii brzegowej łowię. Ustawiony jestem przy trzcinach. No i cóż, jedna strona, lewa strona, znalazłem miejsce, gdzie obsypałem ją dosyć tak obficie też orzechem tygrysiem i frutejsem, ale na wczoraj postanowiłem postawić tam orzecha tygrysiego. Dzisiaj poleci tam już frutejs. Wczoraj o godzinie chyba 1 w nocy, może nawet trochę wcześniej, nawet nie wiem, która była godzina, było już ciemno. Była reakcja na tym lewym kiju właśnie, gdzie był orzech tygrysi i okazało się, znaczy w sumie nie okazało się nic, no bo to pociągnięcie gwałtowne zdjęło plecionkę z klipsa na rękojeści. Oczywiście sygnał dał mocno, mocny bodziec do tego, żeby się ruszyć z łóżka, bo już leżałem, ale jeszcze nie spałem, więc byłem podjarany dosyć mocno i wszystko ucichło, tak jak szybko buchło, tak szybko ucichło. I tak naprawdę nie wiem, czy to było branie, czy to była jakaś mocna obcierka, czy to był ptak, raczej ptak to wątpię, bo mam puszczone bakledy, tu jest głęboko, także pleciona jedzie prosto w dno. Natomiast ta druga miejscówka obsypana przeze mnie skołpim, tak dosyć intensywnie, bo postawiłem tam kamerę w ciągu, bo mówię sobie, na pewno drobnica to zacznie bić, bo skołpi jest tak aktywną kulą, tak kurwa reagują ryby na nią, że to jest normalnie aż niesamowite. I obsypałem to kulami, w ciągu dnia nic nie zaobserwowałem, dosłownie wieczorem dopiero się pokazał sandacz, którego wam tam rzuciłem. Natomiast później już godzina, tak jak słońce zaczęło zachodzić, to było tam już późno dosyć, pod wieczór, to powiem wam, kurde, życie się tak obudziło w tej wodzie, tam przy dnie, co tam się zaczęło dziać, to jest normalnie masakra. Leszcze, płocie, no co tylko tam, kuźwa, mogło pływać, karasie, no kurde, mówię wam, że normalnie obłęd, nie? I to właśnie w tych godzinach wieczornych. Także w ciągu dnia nic, nocne życie się budzi, kuźwa, i tam jest, kurde, chaos. Dosłownie chaos. Masakra.
No więc miejscówka, którą tam wybrałem, jest to miejscóweczka piękna, piaszczysta, głupę muszli wydalonych i takich normalnie, także naprzeciwko starego, nieuważowanego pomostu, praktycznie można powiedzieć samych słupach, palach, resztek pomostu, bo to tam już tego pomostem nazwać nie można. Miejsce odpoczynku karpia, który gdzieś podpływa tam i żeruje na tych kołkach, co tam się na nich żyje, co tam na nich się znajduje. Także mam w zanadrzu tam dwie miejscówki, które nęcę i czekam tylko na północno-zachodni wiatr. Żeby był północno-zachodni wiatr, od razu tam uderzę. Wczoraj tak naprawdę myślałem, mówię, kurde, żałuję, że zamiast tu nie przeniosłem się tam, bo tam byłaby szansa coś ogarnąć, przynajmniej zaobserwować. Natomiast mówię, nie będę głupią, bo dostosowuję się do kierunku wiatrów, więc nie będę głupio, zostaję tutaj. Tamtą w razie czego zostawiam sobie na ostatnią chwilę. Zobaczymy, no dużo migracji, miało tego nie być, a powiem wam, jakbym wam pokazał prognozę pogody, to tak naprawdę te kierunki wiatru są tak zmienne, że to jest aż niewiarygodne, nie? Wieją raz z północy, raz ze wschodu, raz z zachodu. W ogóle ten wiatr ma się kręcić gdzieś do południa w piątek, na zachodni do północno-zachodniego na weekend, bo planuję usiąść na tamte dwie właśnie na weekend, na tamte dwie miejscówki. No jest taki galimatias, że jak ja wam zacznę w ogóle tu mówić, to się pogubicie, nie? Jest katastrofa z tą prognozą pogody. Nie, brak stabilizacji takiej, żeby ten wiatr się ustabilizował. Przywiał z tydzień z jednego kierunku, to byłoby piękne. Jeżeli wiatr wieje, kurde, z różnych kierunków, nie ma brań. To jest u mnie standard, ja już nie raz to przerabiałem. No ale ja próbuję. Nie będę przecież płakał, czy też pakował się, jechał do domu, bo nie ma szans. Jest to okres, w który postanowiłem sobie poświęcić na odpoczynek, bo relaks jest naprawdę mega zajebisty. Powiem wam, tutaj mi się tak odpoczywa, że to jest poezja, nie? Rano, w ogóle tutaj, akurat w tym miejscu, gdzie jestem, no taki bukiet tych ptaków, kuźwa, tu jest, że to jest poezja, nie? Żadnego samochodu, nic kompletnie, kuźwa, no mówię wam, to jest miód na uszy moje. Ja przysiedzę do jutra. Dzisiaj muszę wytrzymać, wczoraj była taka gorączka, że ciężko było to znieść tutaj. Musiałem się schodzić w wodzie. Na razie wciąż bez ryby, czwarta noc minęła i zobaczymy. Tu jest naprawdę świetnie, tu jest naprawdę świetnie, jest pięknie na tej wodzie. Można dobrze powybierać. Także trzymajcie się, znowu kupę gadania. No ale czasem tak musi być. Thank you.
Łódka przepłynęła, no i troszeczkę przybujało. Jak widać, ponton jest bardzo stabilny, a sygnalizatory nie zagrały. Teraz to jest fajny motyw do tego, żeby wam tłumaczyć, o co chodzi, bo niektórzy wciąż kupują sprzęt, pytają się jedni drugich, wędkarzy, karpiarzy, jakie kupić sygnalizatory. Właśnie chodzi o to, że sygnalizator by trzeba było dostosować, jak i wiele innych rzeczy, do swojego stylu łowienia. W związku z tym, że łowię na pontonie, jest duże prawdopodobieństwo, że będzie bujać, potrzebowałem takie sygnalizatory, które będą miały regulację częstotliwości odstępu między sygnalizacją. Czyli jest coś takiego, że jest zakres od 1 do 5. Są to sygnalizatory, w tym przypadku akurat Siren S4. Mi one jak najbardziej odpowiadają i mówię to po to, żeby ktoś, kto będzie chciał łowić na przykład na pontonie, wziął to bardzo dobrze, mocno pod uwagę, bo jeżeli dany sygnalizator ma taką możliwość regulacji, na przykład sygnalizacji, to właśnie w momencie, kiedy jest wietrznie, ja sobie ustawiam na sygnalizację na przykład numer 3, na trójeczkę, i między jednym sygnałem a drugim sygnałem zwiększa się dystans, powiedzmy, na te 15 cm, czyli żyłka czy tam plecionka musiałaby się przemieścić przynajmniej 15 cm, żeby powstał sygnał. To ja tak mówię plus minus, bo tej sygnalizacji w tym przypadku jest bodajże od 1 do 4, czy od 1 bodajże nawet do 5, także zakres jest bardzo mocny, bo wiadomo, że jak karp odjedzie i nawet ustawię na piątkę, to i tak będzie słychać tę sygnalizację, i tak będzie ją słychać. Dlatego to jest bardzo wygodne w momencie, kiedy siedzę na pontonie i pływają łodzie, no to w tym przypadku akurat tutaj, przepraszam, mogę sobie ustawić tą sygnalizację tak, żeby mi co chwilę nie pikała. Taka mała wrzutka. No i słuchajcie, w środę moja przygoda z piękną ciszą i zaurą dobiegła końca. Miało nie być samochodów, nie było samochodów. Ale za to wjechały inne urządzenia. Zobaczcie. No. Centralnie tną las. Gdzie tam będzie, kuźwa, karp? Wszystko ucieknie w cholerę stamtąd. Nie wiem, to by musiała jaka burza przyjść, żeby to wszystko wróciło do normy. Pozostaje mi nic innego, jak faktycznie gdzieś indziej szukać miejsca. Proszę. To oni wiedzieli, że ja tam nęcę, kuźwa. Gdzie tam będzie ryba pod tamtym brzegiem? Tam nawet mowy nie ma. Nie chcę mi się na to patrzeć nawet, powiem wam, wiecie? Właśnie dlatego dzisiaj, bo dzisiaj rano, słuchajcie, taka akcja, wstałem sobie w godzinie tam późno, dosyć 7. Nie było żadnego brania, żadnej reakcji, nic kompletnie, i zwinąłem wędeczki, bo wędki mam już zwinięte, słuchajcie. Pozostało mi, co mówię, zrobię śniadanko, podniosę kotwicę i jadę na drugą stronę. Wczoraj jeszcze porzuciłem kul, bo miałem kule, tutaj było widać, leżały namoknięte specjalnie przez 2 dni. Żeby one tam mocno pracowały. I mówię, jutro się wezmę, przeniosę, jak nic, to nie będzie brania żadnego, nie? I powiem wam, że wstałem, kurde, siedzę, słyszę, coś jedzie. Myślałem, że to kombajn, tam dalej są pola za lasami. Myślałem, że kombajn po prostu zapierdziela. Ale słyszę to coraz bliżej i maszyna wjeżdża. Mówię, nie, po prostu nie wierzę w to. Wyobraźcie sobie, że przyjechali dokładnie, kuźwa, przecież tam ja przy tych zwalonych drzewach nęcę tyle dni. Tygodni, bo ja sobie tam rzucam kuleczki od zanim tutaj przyjechałem, oczywiście tam sobie wypatrzyłem miejscówkę, tam jest fajnie głęboko, a oni przyjechali i tam tną drzewa, tam nawet jest niebezpiecznie stanąć, przypuszczam, żeby mnie pogonili, tam w ogóle nawet nie ma myśleć, że tam ryba będzie. Zastanawiam się tylko, co jeszcze mnie może spotkać na tej zasiadce, żeby tylko kuźwa, nie wiem, bo to jest przeciw losu. Mieliście kiedyś takie sytuacje, żeby tak wszystko się sprzeciwiało? I mi pozostaje nic innego, jak po prostu popływać po jeziorze gdzieś, coś kuźwa poszukać, bo nowego całkiem, i znowu przychodzi mi łowić z marszu. Nie wiem, jaka burza by musiała przyjść, żeby po prostu tam to wszystko wróciło do normy. I to by musiała przyjść burza najlepiej z północnego zachodu, żeby tam to jakoś uspokoić wszystko. Dobra, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Trzeba szukać rozwiązania. Patrzę na prognozy pogody i
coś muszę kminić, słuchajcie, no bo w takich realiach to to ja nawet nie mam tam co szukać przez najbliższe przynajmniej kilka dni. Jakaś burza ma... Dzisiaj jest środa, 10 lipca, także spędziłem tu dwie nocki. W środę, w piątek i w sobotę mam przyjść jakieś burze i oby doszło do tych burzy, bo wtedy jest szansa, że po prostu no, coś się poprawi, nie? Z tymi rybkami, że może się ruszą. Tylko właśnie do tamtej pory ja tutaj... Dzisiaj jest środa, więc liczyłem sobie, że przejadę tam wcześniej, odczekam dzień, dwa i jak przyjdzie ta burza, bo mówią z północnego zachodu, mam nadzieję, że tak będzie, to tam byłoby pięknie. O matko, powiem wam, że kurde, ręce opadają czasami. Ale to jest po prostu podniesienie poprzeczki. Ja tą poprzeczkę będę starał się po prostu przeskoczyć bez naruszenia. Dlatego nie będę się tutaj rozczulał. Do zobaczenia na nowym miejscu już wtedy, robaczki. Na razie. Na razie dalej bez ryby. No, hej. Powiem tak. Słuchajcie. Minęło jakieś 3 godziny. Obszperałem tutaj stronę południową i nic kompletnie tu nie ma. Nic kompletnie tu nie ma. I mówię tutaj o karpiach, nie mówię o miejscówkach, bo miejscówki są fajne. To jest też masa zwalonych drzew. Ale właśnie się zawinąłem. Musiałem wymienić baterię w kamerze. Szukałem na głębokości do 4 metrów nawet. No i oczywiście jeszcze musiałem, kuźwa, złamać część markera. O ludzie kochani. No. W każdym razie, no nie ma tutaj ryby. Nie ma. Tu jest kuźwa pustynia. Nie wiem, czy nie wypierdzielę na północ w ogóle jeziora. To jezioro ma kilkaset hektarów. Tu jest kuźwa kawał wody. To jest przeorania. Na płyciznach w ogóle. Tam jest przejrzysta woda. Jedna ryba odeszła, ale nie wiem, czy to był lin chyba. Lin, może szczupak. Ale raczej lin pod wierzchem się tam grzał. Jadę jeszcze w jedną zatokę zobaczyć, w lilie wodne, zobaczę, czy tam coś jest. Niedaleko stąd, to jest jakieś, nie wiem, pół kilometra, może trochę więcej. Tam ogarnę, no i będę szukał dalej. Zobaczymy. Nie wiem, czy to jakaś burza dzisiaj nie będzie wcześniej. Dobra, jadę, będzie szkoda czasu, na razie. Jest, jest, słuchajcie, znalazłem je, kurwa. Jestem, po pierwsze co, to wróciłem i... Wziąłem telefon, mówię, kurde, bo muszę zaznaczyć, że znalazłem. I jeszcze jedno tylko, co chcę wam pokazać. To jest właśnie dzisiejszy dzień, w którym to rano się obudziłem i miałem się przeprawiać na swoją miejscówkę. Dzisiaj jest 10, ja mówiłem wcześniej, bo już z tego wrażenia normalnie zapomniałem, co, gdzie i jak, z czym się kręci. Jeszcze bym to ja widział, dobrze, jest tu. Tak. 10 lipiec, godzina 12.58, nie wiem, czy widać, widać. 10 lipiec, godzina 12, 13 godzina. Popłynąłem w tą zatokę, co mówiłem, że ona jest około 500 tam ponad metrów, czy coś takiego. Delikatnie wpłynąłem i jeszcze mi wiatr wepchnął w nią. I powiem wam, że dojrzałem karpie dwa. Dwa karpie, wygrzewające się pod kapelonami. Jeden aż grzbiet wystawił. Później tam jakaś trzecia ryba odeszła, nie wiem, czy to nie był amur przypadkiem. I powiem tak. Bałem się wypłynąć, żeby kurwa silnikiem nie położyć ich, po pierwsze, a po drugie, przede wszystkim, no, chciałem być chłodny, tam powiedzieć. Na pewno nie będę stawiał tam kamery, bo to się mija z celem. Jest tam płytko dosyć, stosunkowo płytko, nie wiem, czy nie będzie mikrofon strasznie wiatr zawiewał. No i cóż, biorę się za robotę. Ustawiam namiot i pomalutku szykuję sobie zestawiki i jakoś tam już pojadę na wiosłach następnym razem, żeby postawić, kurde, zestaw. No i co? I do roboty. I mam nadzieję, że w końcu, kuźwa, coś tu ogarnę. Sprawdzę jeszcze raz prognozę. Jak ma się odwrócić wiatr na północno-wschodni, to tu będzie cisza kompletna, bo teraz trochę wieje. Także jest szansa, że coś tutaj wydłubię. Słuchajcie, trochę mi się tu chaosu wgrało, ale ponton już ustawiłem. O, leci ze mnie strasznie, bo jest parno, idzie burza, bo słychać tam grzmi. No i zapodali alarm ten burzowy. Ja szykuję sobie zestawy, no i zobaczę, czy zestawy rozjadę po burzy, czy przed burzą, ale
tam daje ostro. Ustawiłem się tak, żeby być z dala w razie odwalonych drzew. Mam nadzieję, że żaden piorun mnie tu nie sięgnie. Oby nie. Dlatego chyba będzie lepiej ustawić te... Na wodzie jestem bezpieczniejszy. Żeby ustawić wędki dopiero po burzy. Tak zrobię. A za ten czas szykuję sobie zestawy. Jestem ustawiony centralnie naprzeciwko tej gęściny kapelonów. No i cóż. Te rybki, przypuszczam, wyjdą w trochę głębszą wodę, jak przyjdzie burza, ale po burzy one tam będą buszować z powrotem. Troszeczkę ich przynęcę i jedziemy z koksem. Patrzcie go, panie, patrzcie go. Pojechał. Tak szybko? W kapelonach to jest sztuką mieć cierpliwość. O. Właśnie jaka tam jest gęstwina. I on siedzi w tej gęstwinie tutaj. Nieraz jak nie mam możliwości, żeby po niego popłynąć, to trzeba się uzbroić w cierpliwość, aż on się ruszy. Po prostu nie chciałbym tam robić chaosu niepotrzebnego. Rusz się. No. Come on. Jest, ruszył się. I teraz go do siebie. Jak się tylko ruszył, to do siebie. I już wyszedł. Trochę. Tak jest. I do siebie. Znowu przyparkował, ale 2 metry bliżej już jest. O, ruszył się znowu. Ale poszedł. O. Come on. Rusz się. Popuszczam mu leciutko, żeby poczuł luz, ale tak, żeby plecioneczka była sztywna. Znowu trochę. Chyba puścił. Jest. Idzie pomału. Teraz go będzie mój. Słuchajcie, wyszedł. Już jest tutaj. Także wyciągnę go z pontonu. O, jeszcze tam gdzieś trzyma. Nie za szybko, pomalutku. Musi się wyplątać wszędzie. Raz. Go trzymam cały czas na kiju. Czekam, aż odejdzie. Kurde, na drugim kiju jedzie. No to jazda. To teraz już nie powyrabiam. Kurka wodna. Co tu się dzieje? Ho. Muszę tu teraz zrobić, mam 2 ryby. Tego nie wiem, czy wyciągnę. Kurde, drugie granie było. Jest, znaczy się, i teraz mam 2 ryby. Muszę jakoś je wyciągnąć. Nie ma wyjścia, muszę popłynąć. Check, now we gon' way up. Don't be used as easy as a layup.
same energy. Work on being better when I'm 70. Your drip is just a water stream. You know I drip different, just the seven seas. I deal with life different, make that lemon squeeze. Went off with my style and identity. Better bounce back and get the cheddar cheese. I guess that's why they envy me. On track, now we going way up. I got his band like I'm Barry Bonds. Running through the money, but the money's long. I don't love it, but I need it, keep it coming on. Only friendly, me and friends, we don't get along. I put that on my name, that I put them on. I put myself on stage as they sing along. I might book a session, do 100 songs. I'ma let you hear them just to prove you wrong. On track, now we going way up. W's as easy as a layup. Working late, stay up, stay up. Koleżka pływa. Uważaj. To jest dynamicznie. Cikusek. Pyszny. Cikarbusek. Ale tamten to kurde pojechał, jakby to był amo. No i chcę wam pokazać oczywiście, co się stało. Co się mogło stać? Chcę wam pokazać, no bo to... Cóż... Popek został z Kołpiego. A tu proszę bardzo. Pierdzielło, kurwa, niestety. Nie wytrzymało. Po wszystkim w akcji. Cóż, gdybyś by można było tutaj teraz, gdybym po tego popłynął, to nie wiadomo, czy tamten by wziął. Może byłoby wtedy lepiej. Ale to nie o to chodzi. Najważniejsze, że zaczęły brać. Nie wiem, czy ja tu w ogóle coś stąd jeszcze wyciągnę, bo za mocno nahałasowałem tutaj i te ryby raczej stąd wyszły. Oczywiście zostanę do jutra i zobaczymy, czy coś do rana pobierze. Dam sobie tutaj może dwie noce i zobaczę, czy mi się uda coś poskromić tutaj. Ale jak tak będą brać po dwa, to sobie na pewno nie dam rady. Albo grubo, albo wcale. Na razie, robaczki. Proszę bardzo.
Teraz spadniesz. Będziesz się ruszał. Oj, to jest ten, co pobrał pierwszy. Drugi wziął w trakcie tego holowania tego, ale się niestety złamał hak. Nie wytrzymał. A rybę musiałem przytrzymać, bo jakby weszła to dalej, to bym już i na 100% nie ogarnął. Komary, zostawcie mojego karpika. Tak, proszę was. Nie będę dalej kombinował, dał się sfotografować. Wysrał kulę bajzem z korupki. Skupię go. Dziękuję. Ci. Na razie. Spadłowa robię, spadłowę, bo tu mnie zjedzą te komary. Ojku. Skarpiem. To jest duża różnica. Patrzcie. Na tą lufę. W końcu dał się sfotografować. O matko, jak mnie wymęczył. Nie będę kombinował inaczej. Tutaj macie go w całej jako całości. To jest ten drugi, co pobrał w nocy. I nie chcę mi się już nawet nie zmówić. Mam cię, kuźwa. O mamko. Ojejku. Prawdziwy dzikus, kuźwa, potrafi dać w kość. Uwierzcie mi. Jestem, kuźwa, zjechany. Cały mokry. Pogryziony, kurde, przez komary. Ale jest, uwieczniony. W końcu. Dobra. No i jeszcze jedna ważna sprawa. Zależało mi bardzo na tym, aby wypuścić je z gracją. Popatrzcie teraz. Niesamowite. Oh.
Nawet nie czuję, że mnie komary podejrzewają.